Biomutant to długo zapowiadany i oczekiwany duży tytuł wydany przez THQ Nordic oraz studio Experiment 101. To chyba pierwszy tak długo zapowiadany tytuł od tego studia. Czy ma on szansę konkurować z największymi grami na rynku? Gra, o której rozmawiamy, rzuca rękawicę tytanom na rynku, markom takim jak Assassin's Creed czy też Far Cry, które od lat są w stanie stagnacji, a twórcy oferują nam ciągle ten sam odgrzewany i nudny kotlet. Biomutant w swojej rozgrywce nie różni się niczym od większości gier z otwartym światem, ale robi wiele rzeczy inaczej. A czy lepiej? Zastanowimy się na ten temat już za chwilę. Biomutant to historia apokalipsy, ale innej niż wszystkie. Tutaj ludzkość wyginęła, a akcja gry dzieje się w dalekiej przyszłości, gdzie świat zdominowały zmutowane, powstałe na odpadkach ludzkości istoty różnych wielkości oraz kształtów. Te wszystkie zantropomorfizowane istoty są na ostatniej prostej przed kolejną apokalipsą, gdyż drzewo świata, które podtrzymuje cały ekosystem, umiera i jest niszczone przez potworne istoty zwane światożercami. My wcielamy się w jedną z zamieszkujących ten świat istot i od nas zależy, czy uda nam się ocalić drzewo życia, czy też doprowadzić do jego destrukcji. Pierwsze, co się rzuca w oczy w tej historii, to narracja, która nie zostaje przedstawiona wprost. Zarówno denerwujący narrator, jak i spotykane po drodze postacie będą rozmawiać z nami językiem metafor, nie mówiąc zawsze dokładnie, co mamy zrobić. W ten oto sposób twórcy na każdym etapie gry, zamiast mówić do graczy zrób to i tamto, będą raczej przedstawiać sugestie, zalety i wady różnych rozwiązań w postaci spotykanych po drodze bohaterów. Muszę powiedzieć, że cała ta narracja podszyta filozofią na początku sprawiała, że miałem wrażenie tego, że dialogi w grze zostały po prostu błędnie przetłumaczone. Ale wrażenie szybko zniknęło, kiedy zacząłem się w nie wczytywać. Rozgrywkę rozpoczynamy od stworzenia postaci w bardzo ciekawym i rozbudowanym kreatorze. Nasz bohater jest usposobieniem cech, które mu nadamy na samym początku. Jeżeli więc zainwestujemy w siłę i żywotność, otrzyma znacznie większe barki i klatkę piersiową. A natomiast inwestycja w inteligencję sprawi, że głowa naszego dzielnego biomutanta będzie większa. Statystyki teoretycznie determinują nasz styl gry. Ale nie jest to do końca też prawda. Siła wpływa na wartość ataku, broń do walki w zwarciu. Inteligencja na siłę zaklęć, bo to tak, że tutaj są... A żywotność na punkty życia. Oprócz tego mamy charyzmę, która wpływa na ceny u kupców i daje możliwość przekonania spotkanych postaci do naszych celów, oraz szczęście, które wpływa na szansę zdobycia przedmiotów oraz wartość ataku krytycznego. Jest jeszcze zresztość, która wpływa na szybkość poruszania. W ten oto sposób cechy nie zamykają nam żadnej z gałęzi rozwoju naszej postaci, no może z wyjątkiem zaklęć, które przy niskiej inteligencji zadają rzeczywiście małe obrażenia, ale to w sumie na dłuższą metę nieistotne. Zaklęcie przydaje się w walce do kontrolowania pola bitwy, na przykład za pomocą zamrażania, szybkiego przemieszczania się za pomocą różnych teleportacji lub też po prostu do wyrzucania wrogów w powietrze. Sama walka opiera się na płynnym przełączaniu między strzelaniem a walką wręcz oraz używaniu dodatkowych umiejętności magicznych lub też wynikających z naszych mutacji. Najwięcej jednak obrażeń wyciśniemy za pomocą zwykłej walki oraz łączenia ataków dystansowych w kombosy. Kiedy uda nam się wykonać w danej kolejności trzy różne kombinacje ataków specjalnych w walce wręcz i na dystans, będziemy w stanie aktywować coś, co się nazywa tryb Super Wung Fu, który pozwala nam w krótkim czasie zdominować pole bitwy za pomocą specjalnych ataków. Musimy jednak uważać, gdyż pasek kurczy się szybko, a wrogowie dalej mogą nas zaatakować, pochwycić lub po prostu przewrócić, przez co zmarnujemy Wung Fu. O ile to wszystko brzmi bardzo fajnie, to muszę przyznać, że po 20 godzinach gry walka w Biomutant przestała, no cóż, być ciekawa, mimo że jak sami widzicie wygląda bardzo widowiskowo. Kiedy już odnalazłem mój styl, nie był on modyfikowany w żaden sposób. Brakuje tutaj ewidentnie drzewka z bardziej zaawansowanymi atakami, gdyż każda broń posiada dwa, no może czasami trzy ataki specjalne i to jest za mało, zwłaszcza, że wszystko odblokowujemy na samym początku zabawy. Dodatkowo bronie, które odblokowujemy w trakcie gry, nigdy nie będą tak skuteczne jak te, które zrobimy sami. Tutaj jest ukryta największa zaleta według mnie gry Biomutant.
System tworzenia broni oparty jest na zbieraniu złomu oraz różnych części składowych przedmiotów. Możemy je łączyć ze sobą, tworząc zwariowane kombinacje naprawdę potężnych strzelb, mieczy, karabinów, pistoletów, toporów, maczug, czego tylko zechcecie, które pomogą nam zdominować pole bitwy. Oprócz tego kreacja bardziej zaawansowanych przedmiotów nie kończy się tylko na statystykach i funkcjonalności. Dodatkowo zmienia się także wygląd sprzętu, co sprawia, że nasza postać z puchatej pandy szybko przekształca się w zawodowego mistrza Wung Fu. Sam design wyglądu broni, pancerzy czy też postaci jest po prostu niesamowity. Na początku irytował mnie karykaturalny wygląd postaci, ale bardzo szybko dostrzegłem ich urok oraz to, jak bardzo specyficzny klimat udało ci się dzięki temu stworzyć twórcom. Ale nie tylko design postaci czy też sprzętu jest dobry. Sam świat jest wykreowany w sposób niesamowity i jest po prostu ciekawym miejscem. W przeciwieństwie do najgorętszych gier z tego segmentu na rynku, w Biomutant każde znalezione miejsce jest inne i może opowiedzieć inną historię. Wszędzie ukryte są artefakty czy też świadectwa świata przed apokalipsą, co dodatkowo pogłębia immersję w grze. Gra oferuje szereg biomów tak bardzo od siebie się różniących, że nigdy nie mamy wrażenia, że znowu robimy to samo. Płynnie ze zwykłej eksploracji zanieczyszczonej promieniowaniem fabryki przeszedłem do terenu, gdzie tlenu jest bardzo mało, a jedynym pewnym sposobem przetrwania jest podróżowanie w potężnym mechu, któremu możemy nawet zamontować głowę kaczuszki. By chwilę potem sprawdzić podziemia tajemniczego bunkra, gdzie odnalazłem potężne przedmioty, z których zrobiłem jeszcze potężniejsze przedmioty. I to wszystko w ciągu pojedynczych 30 minut gry. Nie da się nudzić w Biomutant. Gra niestety posiada także sporo błędów. Pod względem technicznym twórcy ewidentnie nie sprostali wyzwaniu i gra posiada szereg mniejszych i większych problemów. Gra posiada oczywiście sporo błędów. Pod względem technicznym twórcy ewidentnie sprostali wyzwaniu i gra posiada szereg mniejszych i większych problemów. Najgorszym z nich był brak możliwości wykonania niektórych zagadek. Ale naprawa tego wymagała tylko ingerencji w pliki gry. Tutaj macie na nagraniu jedną z nich. Nie mogłem zmienić punktów, w którym mogłem obracać elementy do rozwiązania zagadki. Jak widzicie, tylko jeden jest aktywny i używanie wsadu w ogóle nie pozwalało mi przełączyć, tak, na inny. Oprócz tego coś ewidentnie nie tak jest z unikiem i blokowaniem, też wrogowie nieraz trafiają nas pomimo wykonanego uniku. Dotyczy to głównie dużych bossów, z którymi walczymy w strategicznych momentach gry. Ich ataków nie potrafiłem unikać i najczęściej nie trafiali mi jedynie przypadkiem. O bloku nawet nie ma co mówić, bo ten działa jedynie na małych przeciwników i szybko o nim zapomniałem. Gra niestety ma słaby start. Tutorial jest długi, żmudny i męczący przez irytującego lektora. Moja pierwsza styczność z grą obdarła mnie z całej fascynacji i nie wiem, czy gdyby nie recenzencka powinność, to bym kontynuował zabawę. Na szczęście od pewnego momentu Biomutant znowu zaczął odbudowywać moją ciekawość, zapewniając długie godziny zabawy i chęci odkrywania kolejnych kart historii świata przedstawionego przez twórców. Finalnie wreszcie zakończyłem zabawę z Biomutant, szczęśliwy i pełen satysfakcji z dobrze odbytej przygody. To jeden z najlepszych dostępnych obecnie tytułów z otwartym światem i mimo swoich paru bolączek dał mi naprawdę sporo przyzwoitej zabawy i będę długo o tej grze pamiętać.